Servus, nervus, ja jestem Michał, a to jest kanał II English i kolejny odcinek spędzimy właśnie na nauce języka angielskiego. Ja pokazuję Ci dokument tłumaczenia i transformacje od firmy Pearson, która zajmuje się dostarczaniem materiałów edukacyjnych na całym świecie. Między innymi w Polsce można sobie kupić od nich podręczniki. W mojej szkole, w której ja akurat uczę języka angielskiego, właśnie korzystamy z podręczników tej firmy i moim zdaniem one są bardzo fajne. Niektóre są gorsze, niektóre są lepsze. Kiedyś były jeszcze lepsze, mam stare wersje starych podręczników i bardzo sobie to cenię. Jakbyś na przykład potrzebowała albo potrzebował, no to zapraszam Cię do linku pod spodem. Jest tam link do grupy na Facebooku, w której udostępniam bardzo fajne i istotne materiały, pomoce dydaktyczne oraz wszystko to, co pomaga w nauce i w nauczaniu języka angielskiego. A my przechodzimy sobie już do testowanych struktur, ponieważ na początku każdego odcinka przypominam Ci, jakie są struktury testowane na tym poziomie. My jesteśmy na poziomie drugim i robimy sobie zestaw trzeci zadań, to znaczy, że w kolejnym poziomie skumulujemy sobie wszystko, co dotąd było i już w ogóle prawie będziemy potrafili mówić po angielsku, prawda? Zwłaszcza po tym trzecim zestawie, w którym pojawia się tak zwany pierwszy okres warunkowy. Pierwszy tryb warunkowy, czy okres warunkowy first conditional. Jeśli umiesz się tym posłużyć, to najprawdopodobniej już potrafisz myśleć w języku angielskim choćby odrobinkę. Ponieważ okres warunkowy w języku polskim skonstruowany jest dwa razy z czasu przyszłego prostego. Jest future simple w języku polskim. I tak jak sobie myślisz w języku polskim i tłumaczysz na język polski, no to zawsze Ci wyjdzie bzdura, ponieważ w języku angielskim ten tryb warunkowy, on się składa z czasu teraźniejszego prostego. A w rezultacie dopiero następuje czas przyszły prosty, tak? I to jest to, o czym Ci mówiłem w poprzednich odcinkach, ponieważ zadanie 42 to jest drugie zadanie, a właściwie trzecie zadanie, które robimy z tej strony, więc nie jest to dla Ciebie już żadna nowość. Wiesz, że w tym trybie warunkowym ten warunek, który dajesz komuś do spełnienia, on jest przedstawiony w czasie prostym, w czasie teraźniejszym prostym, a rezultat następuje właśnie w czasie future simple i albo coś się stanie, to się wydarzy, albo to się nie wydarzy. It won't happen. Nie wydarzy się, tak? Więc pięknie. No i dodatkowo autor daje Ci ten present perfect, czyli coś, o czym wspominałem Ci już od kilku odcinków i mówiłem Ci, że nie będzie takie proste. W poprzednich odcinkach masz wyjaśnione dokładnie w odcinku 39, 40, 41 dokładnie Ci wyjaśniam, jak działa ten present perfect. Teraz Ci po prostu przypomnę, że jest to czas gramatyczny, w którym czasownikiem modalnym, czyli tym auxiliary, który wyciągasz na początek, jest czasownik have. Have, pojawia się have oraz w trzeciej liczbie has. Has, tak, w trzeciej liczbie osoby pojedynczej. A właściwie ten czas perfect, on ma też formę zaprzeszłą, past perfect, tam po prostu występuje had. I to jest ten czasownik auxiliary, to jest ten czasownik pomocniczy, który pełni funkcję czasownika spustowego do określania, do wyrażania innych czynności, do wyrażania innych działań, do innych czasowników. To nie jest główny czasownik w zdaniu, tylko potem występuje ten czasownik visited, tak? Ja żem odwiedził oraz żem był odwiedził w czasie zaprzeszłym, tak? Mówiłem Ci, że ta struktura występowała kiedyś w języku polskim, a teraz została już tylko w niektórych przysłowiach, a moi studenci, którzy są w wieku 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i wyżej, to oni nie wiedzą, że taka struktura występowała w języku polskim. A ci, co starsi, to tak powyżej 21, 2, 3, to już tam kojarzą taką strukturę i są w stanie ją wyłuskać z polskich przysłów.
ale my nie przysłowiami będziemy się zajmować w dzisiejszym odcinku, tylko zrobimy sobie zadanie 42. Te określniki ilości to mamy wałkowane i robione już od paru poziomów, więc na pewno ogarniasz już, że ej, an to jest przedimek nieokreślony, stosowany do rzeczowników pojedynczych, tak, sam jest stosowany właśnie do rzeczowników mnogich, any to jest również do rzeczowników mnogich, ale także do pojedynczych, tylko że tych, które nie występują, bo any jest określnikiem wykluczającym, jest much i many, w zależności od tego, czy możesz rzeczownik policzyć, czy nie, zastosujesz much do rzeczy niepoliczalnych oraz many do rzeczy policzalnych, chyba że chcesz się wykaraskać z tego i dać a lot of, który pasuje zarówno do policzalnych, jak i niepoliczalnych. Little i a few, tak samo policzysz a few, a little nie policzysz i jest to wyrażenie niewielkiej ilości, tak? Wiesz, że jak połączysz some oraz any oraz no ze słówkiem body i think, to ci wyjdzie mnóstwo ciekawych kombinacji, tak? Do określenia czegoś względnie nieprecyzyjnego o dużej lub znikomej ilości. Wiesz też, że występują struktury, które się upowszechniły i ładujesz je do głowy. W całości nie zastanawiasz się, jak to się tłumaczy, czemu to się tak tłumaczy, bo to tak po prostu jest. I to są zwykle związki frazowe lub po prostu kolokacje z przyimkami miejsca, takimi jak przy, o, nad, pod, tak, w zależności od tego, czy używasz godziny, czy używasz przedmiotu, no to będziesz musiał dać inne wyrażenie, tak? Ja już przesunąłem się na lewą część ekranu, tak żebym mógł pokazać Ci zadanie numer 42, no i Ty też je teraz masz przed sobą. Jest też spora szansa na to, że w którymś z poprzednich odcinków zajrzałeś do opisu pod filmem, no i tam znalazłeś link, który pozwolił Ci wydrukować sobie tę karteczkę i położyć na biurku w miejscu, gdzie ja trzymam klawiaturę. Ty najprawdopodobniej masz długopis oraz kartkę z tłumaczeniami i transformacjami, które robimy sobie dzisiaj na poziomie 42. Zobaczmy, co mamy tutaj przygotowane. Niezmiennie cztery słówka możesz włożyć w każdą lukę. To jest przykład ptaki, w którym mamy część zdania po polsku, no i musimy ją przetłumaczyć, tak żeby pasowała do tego kontekstu zdaniowego, który autor daje nam w języku angielskim. No i pięknie zabieramy się za przykład pierwszy. My mamy wszystko. My potrzebujemy. My możemy iść, możemy jechać na wakacje teraz. Możemy jechać na wakacje, tak? No więc mamy wszystko, co posiadamy, ten taki łącznik, co posiadamy, that we need, to nie byłoby najlepsze tutaj, może what we need, tak? To byłoby najlepsze, więc mamy wszystko, co potrzebujemy. We... wszystko what we need. I jeśli pierwsza część zdania i czasownik, który z tym jest związany, czyli mamy wszystko, my mamy wszystko i my potrzebujemy. Tutaj za każdym razem, gdy ten czasownik odnosi się do tego samego podmiotu, podmiot w jednym zdaniu i podmiot w drugim zdaniu lub w wyrażeniu lub w zdaniu wielowyrażeniowym, jeśli ten podmiot jest ten sam, a czasowniki są różne, ale podmiot jest ten sam, to bardzo często możemy ominąć ten zaimek dzierżawczy i nie mówić what we need, tylko tak jakby w domyśle to będzie czasem po prostu można ten zaimek opuścić. No i my sobie tak właśnie w tym zrobimy, ponieważ tutaj jest ten sam podmiot, bo my mamy wszystko, co my potrzebujemy, więc mamy wszystko, co potrzebujemy, tak? I możemy jechać na wakacje. Więc no jak jest wszystko? No jak się robi wszystko? To jest bardzo
proste. Wszystko to są rzeczy, czyli thing, thing, wszystko. I tak, i co? All thing, no nie, musisz dać któryś z tych wskazujących na liczbę precyzyjną, bo all to są wszystkie, które istnieją, a every to mamy każdy. Ha, już ci podpowiedziałem. No to every, everything, everything. We, everything we need. My, wszystko, no to brakuje orzeczenia, tak? Brakuje czasownika. No to we have everything we need, tak? No i zgadza się, pięknie. We have everything we need. No i już mógłbym sobie dać ptik. Oczywiście mogę dać ptik, ale ja tutaj dam jeszcze present perfect, tutaj wcisnę, ponieważ jest to struktura na posiadanie, ona właśnie występuje w czasie present perfect. Mówiłem ci to już od pierwszego odcinka i to jest po to, byś się przyzwyczaił do tego, że czasownikiem głównym tutaj jest the get, a have jest tylko czasownikiem operacyjnym, chociaż ta struktura w całości znaczy mieć. Więc jeśli nie dasz tego got tutaj, no to w ten sposób to jest czas present perfect, tak? I have got, tak? A jak usuniesz to, no to masz czas present simple, tak? Masz czas I have everything, we have everything, mamy wszystko, co potrzebujemy. No i takie obydwie te struktury są poprawne. Ja jestem przekonany, że autor chce have got, dlatego, że pakujemy się no, do walizki, tak? Skoro jedziemy na wakacje, bierzemy jakieś przedmioty, ładujemy je do walizki, no to są przedmioty, obiekty. Możemy je podotykać, tak? A wszystko, co możemy dotknąć, w moim mniemaniu należy przyłączyć do czasownika have got, bo jest to posiadanie faktyczne, materialne, przynajmniej na mój polskojęzyczny nos, który nauczył się angielskiego jeszcze kiedy był małym dzieckiem, tak? Więc mamy wszystko, co potrzebujemy. We have everything we need. We have got everything we need. No ja to zrobię tak, jak bym to uważał za najpiękniejsze, więc skrócę, dam got i powiem we've got everything we need. Nie muszę powiedzieć what, ale tobie powiem, proszę bardzo. We've got everything what we need. We can go on holiday now. Ale żeby było super pięknie, to mogę to wyrzucić i już mogę sobie dać tick, więc we've got everything we need, we can go on holiday, tick. Pięknie. Przenosimy się do przykładu numer 2. Henryk, imię męskie, Henry is in London. Henry jest w Londynie. Henry jest w Londynie, ale on nie zwiedził Muzeum Brytyjskiego, British Museum. Byłem w British Museum, bardzo ładne, piękne, olbrzymie, gigantyczne obrazy, gigantyczne płótna. Naprawdę można spędzić tam wiele godzin. Lekcje się tam odbywają, więc też angielskiego można posłuchać. Przysiąść się do jakiegoś przewodnika albo do nauczyciela, który właśnie robi studentom lekcje i można posłuchać o bardzo fajnych, interesujących rzeczach. To jest w centrum, tam gdzie jest Trafalgar Square, to tam są te obrazy właśnie. Henry is in London, but he no, nie zwiedził. Jak jest zwiedzać? Zwiedzać, no zwiedzać, czasownik zwiedzać po angielsku to jest sightsee, zwiedzać, ale to jest takie zwiedzanie. Na moje oko to jest zwiedzanie, ale na dworze, gdzieś na zewnątrz. Jak ktoś jest z Krakowa, to powiedziałby, że na polu. No więc w każdym razie jest to zwiedzanie stron świata, bo to sight to jest tak jakby miejsce na zewnątrz. To nie jest w środku, nie jest w obiekcie, więc mi to tutaj to słówko w ogóle nie pasuje. Sightseeing, tak? Najpopularniejsze to, co znajdziesz w książkach
czy w podręcznikach sightseeing, zwiedzanie, tak? Rzeczownik odczasownikowy zwiedzanie, ale to nam jest niepotrzebne, ponieważ tutaj ja myślę, że jest visit. Skoro jest to muzeum, no to visit, tak? Visit. Ja bym dał visit. Więc, no ale on zwiedził, a nie zwiedził, no to visit not, no nie, no didn't visit, tak, mówię, czas przeszły, didn't visit the British Museum, no tak by było dobrze też, ale to nie jest to, o co ci prosi autor, widzisz, bo jemu generalnie chodzi o tę okoliczność, jemu właściwie chodzi o to muzeum, nie, faktycznie, Henry jest podmiotem w zdaniu i on jest w Londynie, no i nie zwiedził brytyjskiego muzeum. Tutaj jest zaprezentowane, a jeszcze tutaj jest typowe wyrażenie, do którego słówko didn't nie za bardzo pasuje. Czas present perfect ma takie typowe wyrażenia jak yet, already, just. Czasem też jest spotkan, no, ale to nie mogę powiedzieć, bo to generalnie przystosowane jest do czasowników continuous, no ale też czasem tak się zdarza, ponieważ czas present perfect jest czasem present, więc też może być słówko now. Ale typowe są właśnie yet, just, already, since, for, takie określniki czasu, właściwie takie nie za bardzo określone. No i właśnie ta nieokreśloność czasowa, bo my wiemy, że on jest w Londynie i wiemy, że nie zwiedził. Nie wiadomo, kiedy nie zwiedził, no nie zwiedził w ogóle. No gdyby zwiedził, to by było has visited, tak? No bo zwiedził już, byłoby already, tak? A teraz jest yet, więc jeszcze nie zwiedził, więc didn't visit to jest czas przeszły prosty i autor nie chce tego tutaj. Autor chce, żebyś zastosował albo zastosowała strukturę czasu present perfect w czasie takim jakby niedokonanym, tak? Więc Henry co? No nie zwiedził jeszcze. Jak to jest? No tak jak have got, ma, to tak zwiedził. Has visited, albo have visited, skoro no, they have visited, a he has visited, prawda? No to ładujemy. He has visited, no he has not visited, tak? Ten past participle, czyli imię słów czasu przeszłego, czyli to, co dajesz w czasie present perfect jako czasownik, to jest ten czasownik z trzeciej kolumny, to jest czasownik w trzeciej formie, czyli ten jak najbardziej po prawo, on się kończy na ed, jeśli jest regularny, a jeśli jest nieregularny, to bardzo często się kończy na tch, albo na n, albo na gh, no różnie. Jest kilka takich grup tych czasowników, które po prostu odmieniają się w podobny sposób. Więc has not visited, więc ja to skrócę pięknie. Hasn't visited. Henry is in London, but he hasn't visited the British Museum yet. Tak, tak by było dobrze. Czy jest jeszcze jakiś inny przykład? No, może by się znalazł jakiś prostszy. Autor prosi o to, żeby dać nie zwiedził. Więc zwiedzać. Ja też dałem jakiś zamiennik na zwiedzać, bo tutaj nie można sightsee włożyć, bo by było niepoprawnie. A może byśmy po prostu powiedzieli, że nie był. Co? No, że nie był. Nie zwiedził. No jak zwiedzasz muzeum, no to jesteś też w nim. Więc może nie był. Może nie był. Co? Więc co? Wasn't? He wasn't, but he wasn't in. Henry is in London, but he wasn't in the British Museum. No nie, no to jest to samo, co wcześniej tutaj. Ten czas przeszły prosty. To nie jest to, o co autor tutaj prosi, bo on nam chce okoliczność, czyli nie wasn't in. In the British, tylko co? No, tylko co? No, przez present perfect. Czyli have
Tak, ale to jest Henry, więc nie może być have. Musi być has. No to pięknie. No to has. No i has, no a jest zaprzeczony, więc hasn't. No to nie jest dla nas zaskoczenie. Hasn't visited, hasn't been. No jak jest być w czasie przeszłym? No w czasie teraźniejszym jest is albo are, w czasie przeszłym jest was. No a w czasie zaprzeszłym, w imiesłowie czasu przeszłego, w tym trybie past participle, to jest been, hasn't been, trzecia forma. Trzecia forma czasownika, no i takie masz dostępne opcje właśnie, albo hasn't visited, albo hasn't been. I wydaje mi się, że to jest to, co autor dałby w odpowiedzi, bo ja nie znalazłbym innego lepszego przykładu. Chyba, że ty znasz, albo chcesz skonfrontować, skonsultować, to daj w komentarzu i ja ci odpiszę. Pięknie, fantastycznie, cudownie, może być. Albo ci napiszę, bzdura, nie może być, wyrzuć to. Tyk. Henry is in London, but he hasn't been in the British Museum yet. Henry is in London, but he hasn't visited the British Museum yet. Hasn't been. Aha, patrz, jak się pomyliłem. Hasn't been in the British Museum. I hasn't visited the British Museum. Ok. No to już mam. Teraz mam dobrze. Pięknie. Więc tak naprawdę to teraz daję tyk. Tyk. No. Możemy przejść do trójeczki. Tak? Don't worry. Nie przejmuj się. Don't worry. Don't worry. There. Water on the floor. Ale dziwne zdanie. Jakieś takie wyrwane z kontekstu. Nie za bardzo je rozumiem. Nie przejmuj się, nie ma dużo wody na piętrze. Nie wiem, czy chodzi o to, czy kogoś zalało. Floor to jest albo podłoga w domu, floor, albo piętro. Pierwsze piętro, drugie piętro, first floor, second floor, floor, ground floor. W Anglii jest ground floor, to jest parter, a w Ameryce chyba ground floor to jest first floor. Jakoś tak, nie wiem. Angielski i amerykański to są dwa różne języki, wbrew pozorom. Nie martw się, nie ma dużo wody na podłodze. Okej. Okay. No to water jest rzeczownikiem niepoliczalnym, więc można tutaj dać don't worry. There isn't much water. There isn't much water on the floor. There isn't much water on the floor. Nie przejmuj się. Nie ma dużo wody na parterze. Cóż to jest za dziwne zdanie? Cóż to jest za dziwne zdanie? No kompletnie tego nie rozumiem, a jestem po uniwersytecie. No, trudno. Don't worry, there isn't much water on the floor. Tick. Może po prostu autor chciał jeszcze raz przetestować twoją zdolność do rozpoznania tego, że ten rzeczownik jest niepoliczalny. Że to jest substancja, a substancja zawsze jest much. Bo many jest policzalne, a much jest niepoliczalne. Pewnie tak. Tyk. No i czwórka. You look cold. Wyglądasz na zimno, tak? Wyglądasz na zmarzniętego, tak? Cold to jest zimno, rzeczownik, ale też może być zimny, przymiotnik. No i może też być przysłówek. Zimno. Właśnie, wyglądasz jak zimno. Tutaj akurat to jest przysłówek, nie? Więc wyglądasz zimno, no wyglądasz na zmarzniętego, byśmy powiedzieli po polsku, tak? Wyglądasz na zmarzniętego. Zamknę okno. Co? Ok? Zgoda? No, my mówimy co na końcu
czasem mówimy nie, albo co nie, zamknę okno, nie, tak, tak, niezbyt ładnie. Możemy powiedzieć prawda, albo jakiś taki właśnie zapytajnik. W języku angielskim na taki zapytajnik na końcu zdania jest specjalna nazwa. On się nazywa question tag. Question tag. Ale ok, to nie jest question tag. To jest coś, co przypomina question tag. Ja to tutaj dam tak. O, żeby nie, no nie, w ogóle to wyrzucę. Może kiedyś zrobię filmik o question tag. To wyjaśnię ci question tag. Chyba, że chcesz sobie to zobaczyć na moim kursie i mieć kolejną rzecz zrobioną. Poprzez question tag można bardzo fajnie nauczyć się gramatyki. I to jest to, co prezentuję ci w kursie angielski w 100 słów. Tak? Na kolejnym poziomie możesz sobie zobaczyć, jak stosować question tag razem ze wszystkimi innymi strukturami, które skumulowały się z poprzednich poziomów. I link masz w opisie do tego filmu. Więc gorąco Cię zachęcam. A teraz już wracamy. Tutaj zamknę okno, tak? Zamknę, czyli to jest ja i w przyszłości i zamykanie, nie? Patrz, w języku polskim jedno słówko, nie? A w języku angielskim będą aż trzy, nie? Powiemy I, tak, ja, w przyszłości, will, czynność, zamknę, close, I will close the window. Ok, no i pięknie, i tak to by było, to jest po prostu użycie czasownika will, no close, taka partykuła do przyszłości, I will close the window. Oczywiście ja za każdym razem jak skracam, jak mogę skrócić, to skracam, więc skrócę i będzie i, literka i znacząca, znacząca podmiot, którym jestem ja, i mówię ja zamknę, I will, to jest to w przyszłości, I will close the window. Nie chciałbym się uczyć języka polskiego będąc Anglikiem, bo wyjaśnić jak to przetransformować w to, to by było chyba niemożliwe. W każdym razie will skrócone do takiego l, to mówisz po prostu l na końcu. Takie abbreviation, taki skrót właśnie I'll, czyli I will, zamiast I will close the window mówisz I'll i wtedy wiadomo, że masz na myśli will, czyli I'll close the window, ok? I will close the window, you look cold, I'll close the window, ok? Tyk, pięknie, fajny przykład, bardzo prosty, jestem przekonany, że nie było problemów, myślę, że na twojej kartce jest właśnie coś takiego. Piąteczka. Jeśli John zagra w naszym drużynie, w naszej drużynie, in our team, we will win easily. Easily, łatwo. Easy, tak? Easy, przymiotnik, tak? Easy. A tutaj easily, jak przysłówek, tak? Od easy dodane li i było easy. Co tutaj jest napisane? Easy. Easily. Tak? Easily. No to tak nie można by tak napisać. Easily. Trzeba po prostu zamienić to y w i, no i wychodzi easily. Tak? Więc jeśli John zagra w naszej drużynie, to wygramy z łatwością, easily, łatwo, z łatwością, easily, tak? Jeśli John zagra w naszej drużynie, to wygramy z łatwością. My w przyszłości wygramy łatwo, z łatwością, easily. Normalnie przymiotnik jest easy. Jeśli chcesz z przymiotnika zrobić przysłówek, to musisz dodać li, ale w związku z tym, że tutaj jest taka samogłoska, która wymaga transformacji, wymawiałoby się to wtedy w jakiś bardzo dziwny sposób, i zaili,
to nie. My chcemy powiedzieć, utrzymać to easily, dlatego Y zmienia się w I. Zresztą nie powinnaś być zaskoczony, bo taki trik już wielokrotnie mieliśmy na ekranie. Więc easy zmienia się w easily, no i wychodzi z przymiotnika przysłówek. Więc jeśli John zagra w naszej drużynie, in our team, team to jest drużyna, our to jest nasza, in to jest w, jeśli zagra w naszej drużynie, my z pewnością, nie, wygramy łatwo. My w przyszłości, no to jest partykuła do przyszłości. Ja postrzegam słówko will w dużej mierze jako czasownik modalny. Will, we will win. Tak, czyli tak jak we must win, we could win, we should win, we will win. Takie zapewnienie, że coś się stanie. Tak? We will easily win. No więc jest to zdanie w trybie warunkowym, tak? Mamy tutaj rezultat. W związku z tym warunek musi być postawiony w czasie present simple, tak? Ponieważ jak John zagra, jeśli John zagra, czyli pod warunkiem, że John weźmie udział w meczu, to my wygramy. Jest to warunek wygrania z łatwością, tak? No może jak John nie zagra, no to może też wygramy, ale jest szansa, że przegramy, a na pewno nie wygramy z łatwością. A jak John zagra, jest świetnym piłkarzem, najprawdopodobniej no to wygramy bez problemu, z łatwością, tak? Więc jeśli John zagra w naszej drużynie, to my z łatwością wygramy. No i co? Dajesz if John will play. No to jak tak zrobisz, to znaczy, że musisz się cofnąć przynajmniej do przykładu, do odcinka numer 39, gdzie tłumaczę dokładnie, jak wygląda pierwszy warunek, oraz do kolejnego odcinka, gdzie tłumaczę, jak wygląda pierwszy warunek, i powtarzam ci, że w tym warunku nie może dwa razy wystąpić will. Nie możesz pomyśleć sobie po polsku, bo po polsku, jeśli zagra, to jest w przyszłości, jeśli will play, no to will win, tak? No to wygra, ale to jest tylko na polską modłę, na polski język. W języku angielskim warunek, pierwszy tryb warunkowy jest zrobiony z czasu present. Więc if John, co? Play? No nie też. I tutaj pewnie jest wielkie zaskoczenie, bo czemu nie? Bo przecież to jest play, to jest present, to jest present simple. John się zgadza, wszystko się zgadza, tak? If John play in our team, we will win easily. Ja podpuszczam swoich studentów zawsze, tak? I tak naprawdę tobie zrobię taki sam trik tutaj, to jest John. John, jeśli zagra, no to John does play, tak? On zagra. A w związku z tym, że jest to zdanie pozytywne, to do wyrzucasz, to zostaje ci es, więc bierzesz to es i dajesz na koniec czasownika. A nie musisz podwoić tego e, bo wystarczy jedna samogłoska, tak? Nie musimy mieć ich tyle. Więc plays i teraz się zgadza, bo to jest he plays, John plays. If he plays, we will win. If John plays, we will easily win. Jeśli John zagra, to my z pewnością wygramy z łatwością. If John plays in our team, we will win easily. Tick. No, myślę, że dałeś tutaj play. Myślę, że kapnęłaś się albo kapnąłeś się, że if John play, a nie will play, no to było super. A jeśli nie popełniłaś błędu na tym does, którego tutaj nie widać, zostało s z tego does przyczepione do czasownika głównego, tutaj to s symbolizuje to, że do każdego czasownika przypięte jest auxiliary, tak? W przypadku czasownika akcji jest to do, tak? W czasie prostym, bo jeśli coś się dzieje i wydarza, to jest do, a jeśli coś się wydarzyło, to jest have.
Ciężko ci to będzie na początku zrozumieć, że wyrażenie przez auxiliary have znaczy przeszłość. Ale w języku polskim tak jest. Jażem był, ja bym był. To wszystko przez czasownik have. Akurat w polskim języku robi się tę formę cofnięcia do czasu przeszłego przez czasownik był. Bym był, prawda? A u nich się robi przez have been, should have, might have, tak? Myśmy tych struktur jeszcze nie mieli, ale na pewno się kiedyś nam pojawią. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. Zapraszam do subskrybowania kanału. Kliknij dzwonek, to wszystkie nowe filmiki zostaną Ci podane przez algorytm po to, byś mogła się uczyć języka angielskiego często i łatwo i tanio i szybko i pięknie. Pozdrawiam Cię. Bye.